Siema, zanim zaczniesz oglądać, chciałbym ci powiedzieć, zostań do końca, bo tam uszykowałem dla ciebie pewien konkurs. No a przy okazji, zostaw łapkę i suba, bo to naprawdę mi pomaga. Dzięki, a tymczasem miłego oglądania. Jak w przypadku Huty Józef w Samsonowie, zastanawialiśmy się, czy jest to zamek. Tutaj absolutnie nie ma żadnych wątpliwości. Stoimy właśnie pod zamkiem Krzysztopór w Ujeździe. Skoro zamek nazywa się Krzysztopór, no to skąd nazwa musiała się wziąć? Po mojej prawej widzimy krzyż widniejący nad wejściem. Po lewej zaś zobaczyć można ogromny topór. Zamek wybudowany w pierwszej połowie XVII wieku swoim blaskiem przyćmić miał wszystkie inne siedziby magnackie. Co jest takiego super niezwykłego w tej oto budowie? Został wzniesiony na wzór kalendarza. Miał tyle okien, ile dni w roku. Tyle sal, ile tygodni. Tyle wielkich sal, ile miesięcy. I tyle wież, ile kwartałów. Tak jak wcześniej wspomniałem, pałac miał przyćmić wszystkie inne pałace magnackie. Jak się okazało, faktycznie tak się stało, a przynajmniej dopóki nie wybudowano pałacu w Wersalu. Zamek wybudowany został przez Krzysztofa Ossolińskiego i tak naprawdę nigdy nie został ukończony. Tak w zasadzie nie do końca jest to zamek, bo po prostu tak wygląda. W rzeczywistości wybudowano go w stylu Palazzo in Fortezza, czyli pałac o cechach obronnych. Od północy do pałacu przylegały też włoskie ogrody. Od momentu wybudowania Wersalu sam zamek Krzysztopór był największą budowlą pałacową w Europie. Należałoby zadać pytanie, czemu tak wspaniała budowla jeszcze je dzisiaj jako ruina. Sprawa ma się w następujący sposób. Zamek nigdy nie został ukończony. Budowniczy całe życie nad nim majstrował, cały czas coś było tutaj robione, aż w końcu pod koniec naprawdę budowania zmarł. Po prostu zmarł. Po śmierci fundatora zamku odziedziczył go jego syn Krzysztof Baldwin Ossoliński. Niestety ojciec zostawił mu też olbrzymie długi. Potomek zmarł jednak w jednej z bitew w 1649 roku. Do tego momentu zamek przechodził z rąk do rąk. Po drodze splądrowali go Szwedzi i spalili Rosjanie. I do dziś zachowało się zaledwie tyle, ile nie chciało się spalić. No dobrze, przyszedł więc czas na zapowiedziany konkurs. Zadaniem konkursowym jest zrobić sobie zdjęcie w jakimś ciekawym, historycznym miejscu, które waszym zdaniem nadaje się do serii Zakamarków Historii. Należy krótko, bo około w dwóch zdaniach, opisać to miejsce i wrzucić całość razem ze zdjęciem w formie posta na grupę na Facebooku zatytułowaną Historyczni. Link do grupy macie oczywiście w opisie. Zgłoszenia przyjmowane będą do 1 października 2021 roku, ale wspomnieć należałoby, jaka jest nagroda. Otóż zwycięzca bądź zwycięzcy, zależy ile będzie zgłoszeń, dostaną możliwość nagrania Zakamarków Historii razem ze mną o miejscu, które przez siebie wybrali. Także nic mi więcej chyba nie zostało, jak odesłać was na grupę, link macie w opisie, powtarzam po raz drugi, i życzyć wam powodzenia. Do następnego. Cześć.